Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, w którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki gol, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Cześć, witajcie kochani, z tej strony Glitch 79. Dzisiaj zapraszam was na odcinek z Porońcem. Być może zrobię więcej, zobaczymy ile to całość zajmie czasu. Jest dość wcześnie, więc może przysiądę na dłużej. Ale no wszystko się okaże, zobaczymy jak nam czas pozwoli. Żądanie Nilfgaardczyków. Filipie Stenger, twoje problemy ze zaopatrzeniem nas nie interesują. Zawarliśmy konkretną umowę i w imieniu Cesarstwa Nilfgaardu żądamy, abyś się z niej wywiązał. W przeciwnym przypadku nasze wzajemne zobowiązania zostaną unieważnione, a twoje przywileje anulowane. Z poważaniem, Havard Var Mohen, marszałek polny, dowódca Armii Środek. Dobra, nie ma na co czekać. Lecimy z tym koksem. Jak? Gotowy jesteś? Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebne. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że Poroniec wyszedł na żer. Stojniak po tatusiu chyba. Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoi go magią. Weź go na ręce. Teraz. Teraz nie pamiętam, czy muszę używać znaku, czy będzie przypisany jakoś do tego klawisza. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim?
Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pomukę. Możesz, kurwa! Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prąd. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w chłopuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w chłobuka. Zostanę tu i poczekam.
Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Tak tylko trochę. To co? Czekamy, czy po drodze sobie coś załatwimy? Poczekamy. Nie godzinę. Kurwa, naprawdę. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Pomimo, że świeci na niebiesko, to i tak nie jest jakoś specjalnie ładniejsza. Na gościniec podlecieć, zarobki poszukać. Poczekaj, Gil. Ależ mam kaca. Kurde, może by na te potwory zapolować. Na szczerbatą kowalutę. Nie! Wkurwiasz tym białym ryjem? Ty! Wiesz co to wpierdol korekcyjny? Ciekawe w sumie, że tak blisko grodu są utopca, a strzelnicy nie ruszają. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka, któraś z nich musiała ją upuścić. Na beczce? I... Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia.
ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Jest taki, że można latać po ciemku, tak świeci to bobo. No, mędy. Kurwa, zapomniałem, że wybuchają. Tam coś jeszcze jest chyba, czy mi się wydaje? No właśnie. Były pojazdy, miały używanie. Ale warto się tego przyjrzeć. Ile ich tu jest? Powinienem zbadać to pański kupu. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Żebra to nie kości? Szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Thank you.
rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Ciekawe, że tak bez pytania wszędzie wchodzi. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Pięknie ich sprzedał. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją i czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie. Ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Się zastanawiam, czy polecimy do Oxenfurtu jej poszukać. Bo on ją lał, panie. Czy panią Annę, znaczy. Odpuścimy sobie odwiedzanie ale... Tamary. Nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwonił. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Mam nadzieję, że nie będzie słychać Sylwka, bo właśnie oglądam watahański przegląd internetów. A do tego mówi o Nitro, więc ten co chwilę tu drze papę. Jakie znaki? No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie... jak coś nie ryknie. Zimne potem jest lały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała.
Teraz pytanie, czy powie nam jeszcze dalej, czy... No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. No dobra, to już słyszeliśmy. Pani się obejrzałem? Myślałem, że to już koniec. Nasze konie? Znaczy, Tamara chciała wrócić po... Dzięki ci, dobry człowieku. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Chyba polecimy do Oxenfurtu, bo pamiętam, że w poprzedniej rozgrywce nie zrobiłem tego. I po prostu ten aspekt kompletnie pominąłem z Tamarą. Mamy porozmawiać z Baronem, znajdź Tamarę. Polecimy do Oxenfurtu sobie. Jak się szkapę wzywało. Dobra. Rusz się! Wczula zrobili. Jedź, płotka! Mam nadzieję, że nie są jakieś wysokolevelowe. No dobra, nie było pytania. No chodź tu. Kto to był? Się odpierdala w ogóle. To nie jest ten, co miałem go spalić? Nara. O. Jest chyba ten gościu od kapłana Wiecznego Ognia, co mu pistek sprzedawał. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, generalnie pomimo tego, że to było tam chwilę temu w grze, to w realu minęło dość długo od tamtego odcinka.
zawsze atakuje w tą stronę, w którą bym chciał. Kurde, fajka mi się znowu sama zjarała. Ruszy! Opuszczone miejsce tu było? A miałem na ukryty skarb znacznik, nie? Ciężko było ubić tę poczwarę? Jakieś chorobisko mnie bierze. Cholera. Co spierdalać. Niech się uspokoją, nie chcę mi się z nimi napieprzać, bo bym w ciry dostał. Patrzcie, jaki uparty. No non stop leci za mną. Ależ wieje. Dobra, zrobimy go w ten sposób. A się kurwa zagapiłem, jakieś durne wiosło podniosłem, nie wiem, po kiego grzyba. Mam nadzieję, że mają cooldowna i jak wrócę, już będą spokojni. Ten skarb ukryty. Teraz wychodzi na to, że nie mogę podnieść. Ach, tutaj, patrzcie. Ślepy to nie widzi. Niewysłany list. Niech ciebie Malitele błogosławi Nitel. Słuchaj, Nitel, ta skrzyneczka, co żeś mi ją dał do przywiedzenia, coś tam było cennego w środku? Bo widzisz, nieszczęśliwy akcydent mi się trafił przy pracy, w wyniku którego skrzyneczka owa wypadła z łodzi i cholera tyle ją widziałem.
próbowałem ją wyłowić, ale jakieś licho tam na dnie musi mieszkać, bo co sieć rzuciłem, to wyciągałem porwaną. Może bym ci to jakoś zrekompensował, na przykład zniżką na przyszłe zlecenia, z poważaniem Lilich. Szczęśliwy wypadek. To będzie w pobocznych pewnie, co? Dzikość serca. No nie mów, że w zleceniach, na pewno nie. Poszukiwania. O, jest. Mam nadzieję, że się nie utopię, jak jestem w ekwipunku, co? Mam kurczę. Czemu ciągle jest znacznik? On nie znika? Dobra, znajdziemy Tamarę. Nie wiem, czy kurde rozmawiać z baronem, czy zrobić panie lasu. Ale nie pamiętam, w jakiej kolejności to powinno być. Jedź, Płotka! No, a to jeszcze się zastanowię, jak tutaj ugryziemy ten temat. O kurwa, 13. O. Czemu w ogóle zadaje jakieś... Tu się otwier... Dobra, w ogóle nie mogłem się ruszyć. O, shit. To nie będzie dobrze. Wyginamy stąd. Mam wrażenie, że w ogóle im obrażeń nie zadawałem, nie wiem, o co chodzi.
wkurzające są mglaki. Nie może jakoś trudne czy coś, ale wkurzające. Listy, kwiaty. Oczywiście, że weźmiemy was pod dach, co za pytanie. Przyjeżdżaj z całą rodziną, do nas wojna jeszcze nie przyszła, jadła mamy dość, może nawet nadto, brzuch mi ostatnio rośnie, jakbym to ja miał kolejnego smarkacza rodzić. Więc jak mi trochę odejmiesz od ust piwa i golonki, to właściwie będzie przysługa. Szykujemy już dla was łóżka, zamieszkacie na poddaszu, wygodnie tam, o ile nie zapomnisz schylić głowy, jak chodzisz po schodach. Szerokiej drogi, Janek, do zobaczenia. Maciej. Ktoś. Ktoś chyba nie dojechał tam, gdzie miał dojechać. No cóż. Bywa, nie? Od nas, no nie pamiętam. O gniazdo w guli trzeba je zniszczyć. Jakiś chłop nam chyba, nie? Na czerwono świecił. Nie, dobra. Był ubrany po prostu na czerwono. Gardki sąd polowy uznaje tego człowieka winnym tego, że dopuścił się przestępstwa dezercji. To jest opuścił towarzyszy broni i zbiegł z pola walki. Zgodnie z Nilfgaardzkim kodeksem wojskowym skazuje się go na śmierć przez powieszenie. Niech jego imię będzie zapomniane na wieki. No już trochę chyba tu bimba. Dalej, Płotka, dalej!
kiedyś tam dojedziemy, nie? Teraz wolniej. Się często zatrzymuje, fakt, ale i tak te wszystkie miejsca będziemy musieli kiedyś odhaczyć, więc prędzej czy później to zrobimy. Równie dobrze możemy zrobić to po drodze, prawda? Obóz bandytów bez bandytów. Nice. Dlaczego nie mam śledzenia? Wkurzają mnie te kropki, bo często mylą drogę, ale jak nie ma ich w ogóle, to jest mocno irytujące. Tędy nie prowadzi, tylko jakoś dziwnie naokoło. Hej! A tędy powinienem dojechać, nie? Redania! A, tuż gdzie leżysz? A czemu to jest zamknięte? Papiery niepotrzebne, my z Nowigradus! Pewnie glejtu nie mam, co? Teraz. Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie, nie. Kazali nie wpuszczać do miasta, to nie wpuszczę. Kurde, chyba, mam ten blade, czy nie mam go? Co to za glade? No normalny, przejazdowy. Kto je wydaje? A bo ja wiem, ja jestem tylko prosty żołnierz. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Poza tym wiadomo, jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, to zawsze się jakiś śpiech przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez glejtu nie przepuszczę. Bywaj. Aż brzucha mnie piznął. No dobra, to spróbujmy się dostać w takim razie naokoło. Wracaj, skąd przyszedł. Honor i ojczyza! Trzymaj się ode mnie z dala. Zaraz się zatrujesz. Trzema punktami stanie. Już.
mała rzeźnia. Wydawało mi się, że robiłem misję z tym Glejtem, ale... A może faktycznie ją ominąłem? No i pięknie, nie? Się sklinowałem. Kurwa. No. Już chciałem psioczyć. Strasznie irytujące jest to, jak nie można. Trafić. Zanosi się na deszcz. No już pada od jakiegoś czasu.
zastanawiam, czy dojdę w końcu do tego Oxenfurtu. Czy uda mi się do niego dostać, czy mnie będzie po prostu tak prowadzić od zamkniętej do zamkniętej bramy. I znowu kuźwa znikło. No jeszcze mglak. Naprawdę. I co, pasku? Dużo ich tu, ale ładnie igni przed. Zatamowałem krwawienie. Muszę zebrać myśli. Mógłbym pójść po pomoc, gdzieś niedaleko. Słyszę, jak psy szczekają. Ale ludzie by zobaczyli, że mundur noszę. Pytaliby, co na moczarach robiłem, po co tam się pchałem, skoro wiadomo, że niebezpiecznie. Domyśliliby się, wszystko by zabrali, może i zabili. W końcu to Velen. Straciłem kwartę krwi. Może trochę więcej. O ile nic się do rany nie wdało, powinienem wydobrzeć. Pójdę za dnia, może wtedy łódcowce nie wyjdą. Kopię skarb i pojadę do Nowigradu. Tam mnie już ktoś porządnie załata. Ktoś, kto nie zadaje pytań, nie interesuje się dezerterami. Teraz tylko trzeba się modlić, żeby nikt nie zobaczył śladów, jakie zostawiłem. Nie poszedł za Juchą do skarbu, ale tu nikt nie zachodzi. Będzie dobrze. Złoto jest na wysokim levelu. 18. Dobra. Chyba wrócimy do niego później jednak. Dlaczego nie mam punkciku? Którym mam iść? Ja się grzecznie pytam, o co chodzi. Wyższy level niż my.
wrażenie, że coraz dalej zamiast coraz bliżej mam do tego Xenkurtu. Pytanie, czy musiałem obiec całe miasto, żeby wejść od drugiej strony? Dobra, wezwijmy konia. Mam nadzieję, że nie będę musiał po raz enty zsiadać. Przecież nie wiem, coś kompletnie dzisiaj sterowanie mi nie idzie. Jeżeli tędy pojadę i mnie też nie wpuszczą, to już będę zły. Żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej pasji. Kurwa rzecz! Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Właśnie od ręce parę zębów, bądź rozgrzane szczęce. Wracaj z tym. To od tej strony się tu wchodziło. Puk, puk. Szukam Tamary, córki barona z Welem. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Płytki mi zmarły. Koty chyba nie przepadają za wiedźminami, z tego co pamiętam. A mogę się mylić. Może mi się ubździło i z czymś innym. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. Skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. To nie mam o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję. I że nigdy nie wrócę.
Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, Baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją, aż chrzęściło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot! I cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu Miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Coś głos jest niesynchronizowany z ustami. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Padła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. Jakie naiwne myślenie. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że Baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. Hmm.
To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie wiedźmina do szukania córki. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Wieczny Ogień to najlepsze, co mogło mnie w życiu spotkać. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia. Dzięki, że dałeś mi wybór. Bywaj. O co chodzi z tym kotem, ja się grzecznie pytam. No dobra, zdobyliśmy kolejny poziom. Co ja tu rozwijam, bo... walkę poładujemy. Następnym powinienem mieć odblokowane, tak? Tak. Jest lepszy od naszego, więc załóżmy. Dobra, Tamarę odnaleźliśmy. Teraz muszę się zastanowić, czy pojedziemy pogadać z baronem, czy w pierwszej kolejności zrobimy panie lasu. Chyba w następnym odcinku do pań lasu pojedziemy. Tajemniczy list. Wszystko już przygotowane, czekamy tylko na ciebie. Kiedy opowiedziałem komendantowi o twoim zaangażowaniu i zapale, bez wahania zgodził się przyjąć cię w nasze szeregi. Na początku odbędziesz wstępne szkolenie, ale ponieważ umiesz jeździć konno i posługiwać się bronią, najważniejsze punkty masz zaliczone. A reszta nie zajmie wiele czasu. Kiedy tylko przywdziejesz nasze barwy, wyruszymy na poszukiwania twojej matki. I znajdziemy ją, obiecuję, choćby przyszło nam przekopać całe Velen. No, proszę. Jest jednak jakiś plus łowców czarownic. Krainy północy Velen.
Kraina Velen ze stolicą w Gors Velen, położona w zachodniej Temerii, jest jedną z najbiedniejszych prowincji królestwa. W jej obręb zalicza się wyspę Thenet ze słynną siedzibą czarodziejów i Akademią Magii, która razem z Gors Velen stanowią dźwignię handlu i rozwój prowincji. Przez Velen biegnie szlak handlowy do Novigradus, Tidaris, Vergen, Brugge, Sintry i innych położonych na południe królestw. Walenczycy trudnią się głównie rolnictwem, rzemieślnictwem i hodowlą zwierząt. Prowincja praktycznie pozbawiona jest dóbr naturalnych, w większości porastają ją bory, łęgi i lasy mieszane. Rzadziej olsy, choć duża część obszaru jest podtopiona i bagnista. Zrób to sam. Ile razy psioczyłeś na krawca, który krzywo ci koszulę uszył? Ile razy awanturowałeś się z kowalem, który miesiąc jednej podkowy wykuć nie zdołał? Ile razy musiałeś zapożyczyć się u rodziny, bo płatnerz za wyklepanie byle hełmu zażyczył sobie kowirskiej fortuny? Dość tego, basta. Mając na potorędziu mniejszą książeczkę i proste narzędzia, będziesz w stanie sam wykonać podstawowe naprawy, a może nawet zrobić coś od zera. Pokaż więc zdziercom z gildii rzemieślniczych i innym partaczom, gdzie się ręka zgina, i do roboty. Buchniemy jeszcze, co tu mamy do buchnięcia. Będziemy kończyć powolutku. Godzinka minęła. Tamarę odnaleźliśmy, jej matkę zapewne trochę później. No, wpierw wydaje mi się, że się do pań lasu wybierzemy jednak. Nie chcę nic gasić. Tutaj większość już przeczytałam, więc szkoda, że nie pokazuję na przykład tych nieprzeczytanych ksiąg, a pokazuję każdą jedną, którą podniesiesz. No dobra, tak jak mówiłem, odklepaliśmy Porońca, Tamarę. W następnym odcinku zajmiemy się paniami lasu, a na dzisiaj będziemy już kończyć. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.